Grzegorz Baratyn, witam. To są aktualności. Zaczynamy od skrótu najważniejszych informacji. Bez kolejek na granicy z prędkością 160 km na godzinę. Od dziś nowy pociąg z Kijowa do Przemyśla. Nowa droga Pruchnik-Nienadowa, tak zwana brama w Bieszczady, otwarta dla kierowców. Wielkie świąteczne powroty na lotnisku w Jasionce. Dziś ruszyły nowe kolejowe kursy z Przemyśla do Kijowa. Pociągi są nowoczesne i pomiędzy Lwowem a stolicą Ukrainy jadą 160 km na godzinę. To sprawia, że cała podróż nie trwa nawet 8 godzin. A na dodatek omijamy długie kolejki na granicy. Nowe połączenie to efekt współpracy PKP Intercity i kolei ukraińskich. Tak na stację Przemyśl Główny wjechał dziś pierwszy pociąg relacji Kijów-Przemyśl. Data pierwszego kursu nie jest przypadkowa. Chodziło o to, żeby ułatwić podróżnym dojazd do rodziny na święta, z czego chętnie skorzystała m.in. Tatiana z dalekich Sum na północnym wschodzie Ukrainy. Dla mnie to jest akurat bardzo fajne połączenie i możliwość także, że tak powiem, wygodniej dojechać do domu i szybciej też. Dotychczas, żeby pokonać 1000-kilometrową odległość do domu, Tatiana potrzebowała 2 dni. Teraz dojedzie 2 razy szybciej. Ale to, co najbardziej cieszy pasażerów, to odprawa graniczna bez wysiadania z pociągu w trakcie jazdy. Wykorzystujemy tak zwane mobilne terminale odpraw, gdzie funkcjonariusze podchodzą do podróżnych wewnątrz składu pociągu i są odprawiani w cieple, w komforcie. Kiedy nie było pociągu, to musieliśmy stać na granicy i czekać na przykład 2 godziny, a jechać autobusem z Lwowa do Przemyśla. Teraz możemy sobie siadać na pociąg i normalnie jechać 2 godziny, nie czekając na granicy. Nowy pociąg, jeden z 10 takich kupionych przez ukraińskie koleje na Euro 2012, rozwija prędkość do 160 km na godzinę. Dzięki temu podróż z Przemyśla do Kijowa trwa około 7,5 godziny, a ciągle nieprzekonanych przekonać mają ceny biletów. Zarząd Kolei Ukraińskich podjął decyzję o nadzwyczajnej zniżce. W związku z tym ten pociąg na przykład z Lwowa do Przemyśla kosztuje zaledwie 27 zł w drugiej klasie, a nie całe 70 zł na trasę do Kijowa. PKP Intercity liczy, że w Przemyślu pasażerowie z Ukrainy przesiądą się do innych pociągów przewoźnika. Dojazd pociągu tutaj do Przemyśla nie oznacza końca drogi, ponieważ za godzinę odjeżdża pociąg wyspiański PKP Intercity, który dojeżdża do Wrocławia, a jedzie przez Kraków. Tym samym możliwość skomunikowania z całą Polską w Krakowie istnieje. Nowe połączenie ma też pobudzić ruch turystyczny w obu kierunkach. Do Lwowa koniecznie, bo jest pięknym miastem, więc bardzo zachęcam. Pociąg będzie kursował raz dziennie. Z Przemyśla będzie wyjeżdżał o 14:26. Może zabrać nawet 600 osób. W powiecie jarosławskim została otwarta 7-kilometrowa droga Pruchnik-Nienadowa. Jest nazywana bramą w Bieszczady, bo znacznie skraca podróż na południe regionu. Inwestycja kosztowała 7 milionów złotych. Powiat zdobył część pieniędzy z Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Droga Pruchnik-Nienadowa ma usprawnić komunikację, ale także zwiększyć bezpieczeństwo w południowej części powiatu jarosławskiego. To jednocześnie jedna z najbardziej malowniczych tras w regionie. Jest też ważna dla mieszkańców Jodłówki, przez którą wcześniej odbywał się ruch. Duże auta jeździły, tylko się domy trzęsły. Skraca nie tylko drogę w Bieszczady, ale czy do Dynowa, czy do Huciska. Jest to bardzo duży pożytek dla powiatu. Jeszcze nie wszyscy kierowcy wiedzą o nowym drogowym rozwiązaniu. Prace rozpoczęły się w kwietniu, prowadziła je firma Strabag. Choć formalnie droga była na mapach, to praktycznie trzeba ją było zbudować od podstaw. Oprócz nowej jezdni wykonano także chodnik na najważniejszym odcinku, barierki i odwodnienia. Droga ta w znaczący sposób skraca dojazd w kierunku na Bieszczady. Bo przypominam, że dalej jedziemy na Bircze i wjeżdżamy w kierunku na dużą pętlę bieszczadzką. Oczywiście skorzystają z tego mieszkańcy powiatu jarosławskiego, a jak Państwo wiecie, każda droga, każda inwestycja drogowa jest ważna dla lokalnej społeczności. Otwiera tereny inwestycyjne.
Oddanie do użytku nowej drogi zbiegło się z głosowaniem nowego budżetu powiatu. Już wiadomo, że w przyszłym roku ruszy inna, równie duża inwestycja. Będzie realizowana przez 2 lata. Mamy wpisaną drogę, która będzie łączyć autostradę A4 z miastem Jarosław poprzez ulicę Pawłosiowską, poprzez miejscowość Pawłosiów, z budową chodników, z przebudową newralgicznego skrzyżowania, gdzie będziemy robić bezpieczne skrzyżowanie w formie ronda, bo ono nie będzie bezkolizyjne, ale 2 razy bezpieczniejsze. Inwestycja również przekraczająca 10 milionów złotych. Niestety mieszkańcy tej części regionu wciąż walczą o przebudowę także 12-kilometrowego odcinka drogi krajowej Pruchnik-Kańczuga, co ułatwiłoby dojazd do Rzeszowa, bo z Kańczugi do Rzeszowa droga jest bardzo dobrej jakości. To odcinek bardzo niebezpieczny, na którym stale dochodzi do wypadków. Przy jakimś tam słabszym może samochodzie, czy nie do końca sprawnym, może być tak, że auto zostanie wyrzucone ze swojego pasa ruchu. Są wyboje, nierówne po prostu. Nie można szybciej jechać jak 50-60, a 70 już samochód podskakuje. Radni i burmistrz wyliczają, że o przebudowę, co podkreślają, nie lokalnego, a wojewódzkiego, więc strategicznego odcinka drogi zabiegają od 2004 roku. Trwa zwalczanie i profilaktyka ptasiej grypy na Podkarpaciu. Po zlikwidowaniu ogniska choroby w Wapowcach koło Przemyśla służby zorganizowały punkty dezynfekcyjne na obszarze zagrożonym rozprzestrzenianiem się choroby. O szczegółach Mariusz Mędycki. Grypa ptaków. Wstęp surowo wzbroniony. Obszar zapowietrzony. Takie ostrzeżenia mogły wprowadzić niepokój wśród kierowców podróżujących drogą wojewódzką numer 884, ale od razu uspokajamy, nic groźnego się nie dzieje. Jak zapewnił mnie dziś w rozmowie telefonicznej powiatowy lekarz weterynarii, to tylko rutynowa procedura wprowadzona po tym, jak w okolicy wykryto ognisko ptasiej grypy. Służby weterynaryjne zorganizowały punkty, w których każdy samochód przejeżdża przez specjalną matę dezynfekującą. Akcja ma na celu niedopuszczenie do ewentualnego rozprzestrzenienia się wirusa choroby. Punkty kontrolne zlokalizowane są w 5 miejscowościach: Kuńkowcach, Wapowcach, Korytnikach, Tarnowcach i Bełwinie. Akcja ma potrwać około 3 tygodni. Powiatowy lekarz weterynarii zapewnił mnie również, że sytuacja została już opanowana. Ognisko ptasiej grypy zostało zniszczone, a w gospodarstwach leżących na terenie zagrożonym epidemią nie stwierdzono kolejnych przypadków zachorowań. Z Kuńkowic dla aktualności Mariusz Mędycki. Blisko 40 strażaków gasiło pożar w zakładzie produkującym sztalugi malarskie i ramy do obrazów w Zagórzu koło Sanoka. Paliły się drewniane wióry i odpady stolarskie składowane w specjalnym silosie. Nikt nie został ranny. Warunki były bardzo trudne. Mamy dzisiaj warunki zimowe, na zewnątrz kilkanaście stopni mrozu. W hali panowało ogromne zadymienie. Można tam było wejść i prowadzić skuteczne działania tylko i wyłącznie w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i tak też realizowana była akcja. Po prawie 3 godzinach akcji udało nam się zlokalizować pożar, który był umiejscowiony w bardzo specyficznym miejscu. Górna część silosu znajdowała się w takim karkołomnym miejscu, do którego nie mogliśmy się dostać ani z zewnątrz, ani próbując dostać się wewnątrz obiektu. Cały czas panowało ogromne zadymienie, bardzo wysoka temperatura, która miejscami sięgała 300 stopni Celsjusza. Wypracowaliśmy tutaj pewien zamiar taktyczny, który zakończył się sukcesem. Udało nam się opanować pożar w miarę szybko. Natomiast ostatnie miejsce, gdzie ten pożar jeszcze cały czas się toczył, wymagał podjęcia dodatkowych działań. Użyliśmy tutaj sprzętu specjalistycznego, podnośnika hydraulicznego, innego sprzętu technicznego. Tam musieliśmy podziałać innym środkiem gaśniczym, czyli pianą. I pożar praktycznie po 3 godzinach udało nam się opanować. W porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka przedświąteczny ruch. Na Boże Narodzenie przylatują pracujący za granicą, głównie w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Niektórzy mają tylko kilka dni wolnego. Dla wielu osób to pierwsze od lat święta w kraju, dlatego jest radość, wzruszenie i łzy. To samolot z Manchesteru. Kilka minut później wylądowała kolejna maszyna z Dublina. W obu przyleciało do Rzeszowa kilkaset osób. Z niecierpliwością czekali na nich najbliżsi. No czekamy na tatę i na męża czekam, który pracuje w Irlandii. No teraz przylatuje na święta, no na tak na niecałe 2 tygodnie będzie z nami. No i później aż w lipcu, bo to 2 razy do roku tylko ma szansę przylecieć. No jesteśmy stęsknione, najbardziej dzieci. Kilka miesięcy się nie widzieliśmy, no i czekamy.
jeszcze parę minut i będzie. Przy powitaniu były łzy i radość, zwłaszcza kiedy na tatę czy mamę czekały dzieci. No wzruszające, tak, po 2 miesiącach. Przeważnie jak się ma taką pociechę. Emocje są. Na pewno będzie płacz. Szczególne emocje towarzyszyły tym, dla których będą to pierwsze od wielu lat święta w Polsce. Nie byłam na święta 11 lat, także są emocje. Mam nadzieję, że miło spędzimy czas. Zawsze fajnie z rodziną spędzić święta. Przyjemnie, prawda? Ja właściwie od 9 lat nie byłem w Polsce. Wiele osób mieszkających za granicą nie wyobraża sobie, by na Boże Narodzenie nie przyjechać do Polski. Dlatego pokonują często tysiące kilometrów, by choć kilka dni spędzić z najbliższymi. Nie chcemy, żeby rodzice byli sami, więc trzeba spędzać święta. Tutaj mamy znajomych, którzy nas odbierają. Nie ma to jak w domu. Święta muszą być spędzone z rodziną, zdecydowanie. Do Rzeszowa przyleciały dziś także samoloty z Londynu, Bristolu, Berlina i Monachium. Wszystkie z kompletem pasażerów i z kompletem także odlatywały, bo ci, którzy nie mogli wybrać się do kraju, zaprosili swoich najbliższych do siebie. Syn był u nas całkiem niedawno. Trzeba pojechać, zobaczyć, jak on żyje, jak tam jest. Ja jestem jedna, a ich jest troje. Łatwiej jednej osobie dojechać niż czym przyjechać tutaj. Świąteczny ruch na rzeszowskim lotnisku potrwa do początku stycznia. Pasażerów jest tak dużo, że część linii lotniczych przygotowało dodatkowe samoloty. Szacuje się, że za granicą mieszka i pracuje kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Podkarpacia. Najwięcej Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i Włoszech. Święta, sklepy będą zamknięte, a jutro czynne krócej. W Wigilię ostatnie hipermarkety kończą pracę o 15:00. I nic dziwnego, że to właśnie dzisiaj mnóstwo osób robiło i jeszcze robi ostatnie zakupy. Tłoczno przez cały dzień było w centrach handlowych i na targowiskach. Żywa choinka to dziś produkt pierwszej potrzeby. W ostatniej chwili kupiłam za 10. Piękne, bo mi się podoba takie żywe choinki. Znakomicie sprzedawał się na targowiskach i w hipermarketach. Dzisiaj będzie ubierana, dokładnie, przygotowania. Już mamy pierwsze zakupy, także szykujemy się. Małe jodły kaukaskie dziś w Rzeszowie można było kupić za 60 zł. Sprzedawcy czekają na kupujących także jutro i obiecują wyjątkowe promocje. Piękne ładne choineczki kaukaskie. Także każdy klient będzie zadowolony. A ta kolejka ustawiła się po karpie, a karpi zabrakło. Wczoraj było pod dostatkiem, dzisiaj nie ma. Pełna gotowość i nerwowe oczekiwanie. Niektórzy w tym czasie robili inne zakupy, inni bali się stracić miejsce w kolejce. To już się ciągnie 2 godziny. Co pół godziny pani mówi, że za godzinę będą. I my czekamy cierpliwie. Na tym rzeszowskim targowisku za kilogram karpia trzeba było dziś zapłacić 16 zł. Kolejki ustawiły się też po gotowe dania na wigilijny stół. Krokiety na przykład z kapustą, no wiadomo, wszystkie rodzaje pierożków, uszka. Jedni robili dziś ostatnie zakupy. Wędlinka, jeszcze jakieś zabaweczki i to już właściwie coś zielonego i wszystko. Wszystko mamy tylko jeszcze, żeby zrobić kompot suszonych owoców. Są potrzebne śliwki z pestką, suszone, podwędzane, bo takie sobie babcia zażyczyła i to jest trudne zadanie. Inni dopiero zaczynają przygotowania. Nic nie mamy nawet rozpoczęte, na razie zakupy, także będziemy szybko jechać do domu i jeszcze robić. Na targowiska wybrało się dziś wiele osób, które poszukiwały świątecznych ozdób i symboli. Niektórzy zaczęli ubierać choinkę i okazało się, że na przykład oświetlenie nie działa. No lampki kupiłem ozdobne na choinkę. Migające i takie można różne zmieniać też nastawienie. Sprzedawcy mają wiele do zaoferowania, bo niektóre zestawy mają nawet po 8 wariantów oświetlenia, choć większość klientów, jak się okazuje, stawia na klasykę. Hitem jest w tym momencie ciepły, biały, zimny, biały i kolorowy, czyli multi. Gdy opuszczaliśmy rzeszowskie targowisko, karpia wciąż nie było, ale nikogo to nie zniechęciło. Kolejka była 2 razy dłuższa niż wcześniej. Musi być to. Tradycja musi być dochowana. Potrzebna. Sport w aktualnościach. W drugiej kolejce Ligi Mistrzów siatkarze ASEC Oryszowi pokonali mistrza Niemiec Berlin Volleys 3-2 i rzeszowianie awansowali na pierwsze miejsce w grupie. Teraz myślą już tylko o świętach. Zacznę od tego, że mieliśmy z trenerem układ, z trenerem Kowalem, że jak wygramy 6 meczów pod rząd do dnia dzisiejszego, to mamy 26 wolne.
Świąteczna motywacja podziałała. To był długi, 5-setowy mecz, ale z happy endem dla Resowi. W drugim meczu grupowym Włosi pokonali Czechów po dwóch meczach, a Asseco Resovia zajmuje pierwsze miejsce w grupie. Generalnie kibice powinni być zadowoleni z prezentu. To był mecz na styku i całe szczęście zwycięski dla nas. Oczywiście spodziewaliśmy się, że będzie trudno, bo rywale w pierwszej kolejce pokonali silną włoską drużynę. Zawodnicy zadanie wykonali, a trener słowa dotrzymał. Udało się, mamy 26 wolny. Jadę do Milicza, jutro rano samolot do Wrocławia. Spotykamy się z najbliższymi, bo wiadomo, mamy naprawdę napięty harmonogram teraz gry. I już się nie mogę doczekać. Niektórzy zawodnicy już mogą się cieszyć z rodzinnych spotkań. Dostałeś świąteczne prezenty? Nie, rodzina dzisiaj jest sumienna i dostałem prezenty. Dziękuję bardzo tego. Dla zawodowych sportowców to naprawdę wyjątkowy czas, choć nie zawsze spędzony w gronie całej rodziny. Opuściłem dom, gdy miałem 16 lat. Wyjechałem do szkoły siatkarskiej. Właściwie od tamtego czasu nie miałem takich tradycyjnych świąt, ale w miarę możliwości staram się dbać o tradycje. Kolejny mecz 30 grudnia w Plus Lidze. Resovia zagra z AZS-em Warszawa. A na koniec choinkowe bombki, albo jak się mówi w niektórych regionach, bańki, znane w Polsce od XIX wieku, tym razem malowane, oklejane i nietypowo zdobione przez dzieci. Centrum Kultury w Robczycach zorganizowało specjalny świąteczny konkurs, gdzie każdy miał wykonać bombkę według swojego pomysłu. No i oto efekt. Makaron, groch, kawa, ryż czy orzechy włoskie. W ruch poszło wszystko to, co można znaleźć w domowej kuchni i wykorzystać do ozdobienia bombek. 8-letnia Tosia długo zastanawiała się, jak powinna wyglądać jej autorska bombka. Ostatecznie zdecydowała, że zrobi ją całą z guzików. Robiłam ją z koleżankami, z panią i było przy niej dużo zabawy. Dzieci przygotowywały te oryginalne ozdoby wspólnie z całymi rodzinami, tak aby przy okazji porozmawiać o tradycjach i zwyczajach świątecznych. Robiłam tą bombkę z mamą, wykonałam ją z z cykinów, z styropianowej bombki i wstążki. Taka rodzinna tradycja, można kontynuować, zrobić bombki do domu na własną choinkę i bardzo fajny pomysł. Na bombkach można zobaczyć także nietypowe ozdoby jak śruby czy też płatki kosmetyczne. Najważniejsze było jednak, by nawiązywały do świąt i tradycji. Na początku miało być troszeczkę inaczej, bo nie miało być gwiazdek, miało być oblubione brokatem, ale trochę nie wyszło i miało być kompletnie inne wzory. Pomysłowość dzieci, pań, które pomagają w szkole, rodziców naprawdę nie zna granic i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że materiały, które na co dzień wydają nam się niemożliwe do użycia przy takich czynnościach plastycznych, mogą być użyte do dekoracji, do zrobienia takiej fantastycznej bombki. Konkurs został zorganizowany przez Centrum Kultury w Robczycach i właśnie tam można oglądać 200 najciekawszych i najbardziej nietypowych bombek choinkowych. To były autorskie bombki, a teraz autorska prognoza pogody. No i dowiemy się, jakie będą święta. Miłego, spokojnego wieczoru Państwu życzę i do zobaczenia.